Na dzisiejszym filmie chciałbym pokazać takie urządzenie, które zbudowałem, które tutaj widać. I to urządzenie jest efektem moich zabaw z ostatnich z układami pętli synchronizacji fazowej, czyli układami PLL. No, trochę bawiłem się takim układem i szukając pomysłu na praktyczne zastosowanie układu pętli synchronizacji fazowej. Oczywiście wiadomo, jakie są zastosowania, jakie zastosowania mają układy pętli synchronizacji fazowej, ale chciałem zbudować jakieś proste urządzenie wykorzystujące właśnie układ PLL. Wpadłem na pomysł, że można by zbudować radyjko na zakres UKF 88 do 108 MHz, zwykły, standardowy, analogowy UKF FM. No to urządzenie właśnie tutaj w tej chwili widać. Ja za chwilę pokażę jak ono jest zbudowane i w jaki sposób to wymyśliłem. Pokażę to może na schemacie. Tutaj mam schemat, który sobie narysowałem. Tylko sobie zgasimy. Pokażę, w jaki sposób to urządzenie działa i w jaki sposób ono jest zrobione. Mianowicie, po kolei, mamy tutaj antenę. Sygnał z anteny przez taki filtr dolnoprzepustowy typu T jest podawany na układ mieszacza zrównoważonego na takim popularnym układzie NE612. Ten układ zawiera, tak jak mówię, w sobie mieszacz podwójnie zrównoważony i oscylator. No i tutaj widać, mamy obwód rezonansowy oscylatora. Ten obwód jest przestrajany napięciowo diodą pojemnościową, taką BB629. I w wyniku mieszania częstotliwości wejściowej z anteny z częstotliwością tego oscylatora lokalnego powstaje częstotliwość pośrednia. Tutaj mamy wyjście sygnału po mieszaczu, wyjście częstotliwości pośredniej. Ten odbiornik pracuje w układzie z zerową częstotliwością pośrednią. No normalnie standardowe, konwencjonalne odbiorniki takie radiowe działają w ten sposób, że częstotliwość pośrednia to jest 10,7 MHz, ona jest podawana na wzmacniacz pośredniej częstotliwości, wzmacniacz selektywny 10,7 MHz, który zapewnia odpowiednie wzmocnienie, odpowiednie pasmo, tak? No i następnie sygnał z tego wzmacniacza pośredniej częstotliwości jest podawany na demodulator częstotliwości. Z reguły w tych odbiornikach to jest, kiedyś to były jakieś detektory stosunkowe, natomiast w tych wszystkich odbiornikach to już później, gdzie było to zrobione na układach scalonych, pracowały demodulatory kwadraturowe, koincydencyjne. Natomiast tutaj ten odbiornik ma trochę taki niekonwencjonalny układ, bo tak jak mówię, pracuje w układzie popularnie się to mówi, z zerową częstotliwością pośrednią. W każdym razie na wyjściu ten sygnał zajmuje pasmo od 0 do 200 kHz. Tu jest, po mieszaczu jest taki prosty filtr dolnoprzepustowy, którego częstotliwość graniczna jest zbliżona tam do 200 kHz, tak ustaliłem. I następnie ten sygnał jest podawany na taki dwustopniowy wzmacniacz ogranicznik. To jest pierwszy stopień wzmocnienia pracujący w układzie wzmacniacza różnicowego. Ma wzmocnienie gdzieś około 30 dB, tak? No i następnie drugi układ wzmacniacza ogranicznika, który też ma wzmocnienie około 30 dB. I po przejściu przez te dwa układy wzmacniaczy na wyjściu otrzymujemy sygnał ograniczony,
sygnał powiedzmy zbliżony do prostokątnego o dosyć wysokiej amplitudzie rzędu tam powiedzmy 100 mV. Wartość skuteczna tego napięcia 100 mV, tak? I następnie sygnał jest podawany na demodulator zrobiony właśnie na układzie pętli synchronizacji fazowej. To jest układ bardzo taki popularny, CD4046. On zawiera w swojej strukturze, moment, ja tutaj mam gdzieś... to jest, tak wygląda struktura tego układu popularnego, taniego, łatwo dostępnego CD4046, tak? Ten układ zawiera generator przestrajany napięciem VCO, tak? Tu jest wejście napięcia przestrajania, tak? Natomiast wyjście z tego generatora jest podawane na, tutaj mamy dwa komparatory fazy. Ja nie będę teraz wnikał, który jak działa. W każdym razie wyjście z komparatora fazy jest podawane przez taki prosty filtr pętli na ten generator VCO. Teraz moment, wrócimy sobie do schematu. No i tak jak wspomniałem tutaj, ten właśnie sygnał wzmocniony, ograniczony trafia na jedno wejście komparatora fazy, tak? Natomiast na drugie wejście komparatora fazy jest podawany sygnał z generatora przestrajanego, tak? Natomiast, no i w wyniku, ponieważ mamy tutaj podawany sygnał z modulacją częstotliwości, tak? No to i tak jak mówię, na jedno wejście komparatora fazy jest podawany ten sygnał zmodulowany częstotliwościowo, natomiast na drugi sygnał z generatora VCO, tak, to na wyjściu ten sygnał będzie się zmieniał w takt sygnału modulującego, tak, ponieważ ten generator VCO będzie próbował nadążać ze swoją częstotliwością w stosunku do tego sygnału podawanego, sygnału zmodulowanego częstotliwościowo. No i sygnał przestrajający ten generator VCO, tak, będzie tym samym sygnałem modulującym. No i tutaj z takiego bufora wewnętrznego ten właśnie sygnał zdemodulowany jest podawany na taki prosty dwubiegunowy filtr dolnoprzepustowy o częstotliwości 15,9 kHz, tak, następnie na wtórnik, no i zwykły wzmacniacz niskiej częstotliwości. No i tak to wygląda tutaj w rzeczywistości, tak? Tutaj mamy podawany sygnał z anteny. Antena, cały obwód wejściowy i tutaj impedancja wejściowa tego no jest policzona na 400 ohmów, także antena powinna mieć impedancję 400 ohmów. No w praktyce to jest przypadkowy kawałek drutu. I to działa. W ogóle cała ta konstrukcja zaskakująco dobrze działa. Więc mamy tutaj sygnał z anteny podawany na ten filtr dolnoprzepustowy LC typu T, tak? Następnie tutaj mamy ten mieszacz oscylator. Tu mamy obwód rezonansowy tego oscylatora przestrajany właśnie diodą. Tutaj mamy potencjometr do przestrajania, do zmiany napięcia tej diody pojemnościowej i tym samym przestrajania, tak? Następnie mamy drugi stopień, znaczy dwa stopnie wzmacniacza ogranicznika, tak? No i tutaj mamy ten układ pętli synchronizacji fazowej, demodulator częstotliwości na układzie 4046, wtórnik i wzmacniacz MC. No i teraz tutaj mamy potencjometr głośności. No i jak słychać działa to bardzo ładnie. Teraz no ja to sobie wyciszę. Teraz pokażę na oscyloskopie tutaj kilka przebiegów charakterystycznych. Najpierw może pokażemy sygnał po mieszaczu. Sekunda, bo ja to jedną ręką wszystko robię.
moment. Sygnał pomieszaczu, to jest sekunda, bo tu nie widzę. O. Tutaj mamy sygnał sinusoidalny, jak widać zmodulowany częstotliwościowo. To jest sygnał pomieszaczu, tym NE612. Tak, to jest pierwszy punkt. Natomiast teraz za chwilkę pokażę, jak wygląda sygnał już po wzmacniaczu pośredniej częstotliwości, czyli to będzie na pinie 14. 16, 15, 14. To jest o moment. Musimy sobie zmienić tutaj. Sekunda, bo to mi się jedną ręką, to mi się słabo robi. Tak wygląda sygnał. Tutaj już widać ładnie, ma ograniczoną amplitudę. Jest zbliżony do prostokątnego, też zmodulowany częstotliwościowo. To jest sygnał podawany na jedno wejście detektora, komparatora fazy. Tak? Natomiast na drugie wejście komparatora fazy jest podawany, to jest pin, który? Pin trzeci, czwarty. O, na drugie wejście komparatora fazy jest podawany sygnał z generatora przestajanego VCO. No i tutaj jak widać, no to jest ładny prostokątny sygnał, tak? No i jak widać, ten sygnał tutaj bardzo ładnie nadąża za tym sygnałem modulującym, tak? No i w efekcie tego napięcie przestajające ten generator jest sygnałem zdemodulowanym. Także w ten sposób to działa. Radyjko, o, tu sobie coś przestroimy, złapiemy jakąś inną stację. W ubiegłym roku trafiły one do blisko 10 metrów. Tu mamy nową stację. Przed tego typu sytuacją rzeczywiście podejmowane są czas, który na wypłacanej pożyczce. No, także jak słychać, to ładnie działa. Tutaj w ogóle ten potencjometr powinien być zastąpiony potencjometrem wieloobrotowym, no bo to jest zwykły taki potencjometr i tutaj on ma kąt obrotu rzędu tam 300 stopni, no i całe pasmo 88 do 108 MHz na takim małym potencjometrze, jeszcze z taką małą ośką, no to ciężko się wstroić. No ale to wystarczy włożyć potencjometr taki wieloobrotowy i można będzie to ładnie, precyzyjnie przestrajać. Jeszcze pokażę, jak wygląda tutaj, wracając do tej zasady działania. Spróbuję narysować tutaj charakterystykę, powiedzmy, taką częstotliwościową. Moment, bo tu nie widzę, bo jednym okiem patrzę w monitor, a drugim na kartkę, to co rysuję. Wygląda to w ten sposób. Tu mamy skalę częstotliwości. Tak, i mamy tutaj tak. Mamy częstotliwość nośną, tak? Częstotliwość nośną. No i ta częstotliwość, ona jest zmodulowana częstotliwościowo, tak? Z dewiacją plus delta F i minus delta F, tak? No i to się mieści w szerokości kanału 200 kHz. To jest Fn, tak? Ponieważ 200 kHz to jest częstotliwość, to jest szerokość pasma kanału dla zakresu 88 do 108 MHz FM, tak? Mamy szerokość kanału 200 kHz. I to jest ta częstotliwość, to jest częstotliwość sygnału odbieranego. Ona jest podawana na jedno wejście wzmacniacza, na jedno wejście mieszacza. Natomiast na drugie wejście mieszacza jest podawana częstotliwość z oscylatora, tak? I teraz jeżeli tutaj ta dewiacja częstotliwości, no to jest z reguły
plus minus delta F to jest z reguły 75 kHz, tak? Czyli razem mamy tutaj szerokość tego, to mamy 150 kHz. I teraz tak, jeżeli ustawimy się z częstotliwością oscylatora w odległości, powiedzmy, 100 kHz od częstotliwości nośnej, tak, to w wyniku mieszania, jako jeden z produkt przemiany, dostaniemy częstotliwości, zakres częstotliwości między 25 a 175 kHz. Tak? Ponieważ tak jak mówię, tutaj mamy plus minus 75 kHz, natomiast odstęp między częstotliwością nośnej, niezmodulowanej, a częstotliwością oscylatora lokalnego to jest 100 kHz, tak? No i w takim zakresie, czyli od 25 do 175 kHz, tak, zmienia się częstotliwość tego oscylatora lokalnego. No i tu oczywiście pojawia się problem następujący. Jeżeli będziemy mieli tutaj na przykład częstotliwość stacji radiowej taką, tu się ustawimy, tak, no to będzie wszystko pięknie, będzie działać, tak, ale jeżeli będziemy mieli tutaj sąsiedni kanał, tak, w tej samej odległości, tak, no to pojawią się zakłócenia, tak, ponieważ tutaj ta różnica częstotliwości i ta różnica częstotliwości, te różnice częstotliwości będą takie same. Także w przypadku, jeżeli mamy, powiedzmy, kanały nieustawione gęsto obok siebie, tak, no to będzie ładnie działać. Natomiast jeżeli mamy dwie stacje pracujące bardzo, bardzo blisko obok siebie, no to wtedy będzie problem, tak, no bo to nam się będzie zakłócać. Jeżeli będzie taka sytuacja, że mamy tutaj dwa kanały, tak, no to możemy sobie ustawić tą częstotliwość oscylatora, ustawić się na przykład tutaj, jeżeli z tej strony mamy wolne, tak, i wtedy będziemy odbierać bez zakłóceń ten kanał. No ale tak jak mówię, to jest taki prosty układ, no, zaprojektowałem go dla powiedzmy dla zabawy, dla przetestowania działania pętli synchronizacji fazowej, tak? Ale i tak pomimo takiej prostoty układowej i no tutaj nie ma praktycznie żadnych elementów selektywnych, tak? Tutaj mamy jedynie filtr taki dolnoprzepustowy po mieszaczu o częstotliwości tam, no tutaj konkretnie 189 kHz, tak? Zbliżonych do 200 kHz, tak? To jest w zasadzie jedyny element tutaj filtracyjny, tak? No i oczywiście tutaj filtr wyjściowy po demodulatorze. Także biorąc pod uwagę tutaj taką prostotę układową, no to ten odbiorniczek zaskakująco dobrze działa i ma zaskakująco dobrą czułość, tak? I tutaj on odbiera praktycznie wszystkie stacje na UKF-ie, które tutaj są, powiedzmy, dostępne, i to na takim przypadkowym kawałku drutu. Tak jak wspomniałem, tutaj ten obwód wejściowy antenowy też jest niestrojony, tylko jest aperiodyczny. To jest filtr taki, powiedzmy, dolnoprzepustowy. No i tutaj impedancja wejściowa tego stopnia wejściowego, tak, tego filtru i tego mieszacza, to jest 400 ohmów, tak? Także antena powinna mieć impedancję 400 ohmów. Więc gdyby tutaj dopasować tą antenę do impedancji wejściowej, no to on by miał jeszcze większą czułość. Natomiast ja tutaj do tego mam podłączony przypadkowy kawałek drutu i zaskakująco dobrze to działa. No, także taki prosty układ w zasadzie dla zabawy, dla sprawdzenia, dla praktycznego wykorzystania pętli synchronizacji fazowej, no i to, tak jak widać, bardzo ładnie działa.